Krzysztof Budka, Studio Stream One. Dzień dobry. To co? Gramy dzisiaj o wszystko. Za dwie godziny Polska z Kolumbią. Najważniejszy mecz tych mistrzostw, mecz, po którym będziemy mogli powiedzieć, czy coś tu jeszcze jesteśmy w stanie w tej Rosji ugrać, czy nie. Piłkarze na wałki mówią, że nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa i broni nie składają. No, my też broni nie składamy i też nie mówimy ostatniego słowa. Zapraszamy Was na kolejne studio mundialowe. Dziś jesteśmy w strefie emocji LOTOS na warszawskiej Pradze Północ. Tu zostaliśmy zaproszeni, gościnę przyjęliśmy. Dziękujemy tym, którzy nas tu zaprosili. No i teraz goście, jakich mamy w studio. Po kolei Roman Brzozowski, prawie weteran polskich dziennikarzy sportowych, z niejednego pieca dziennikarskiego jadł chleb, teraz Dziennik Sport. Witam Cię, Romku. Witam serdecznie. Paweł Wroniewicz, kolejny mój serdeczny kolega, dziennikarz trochę młodszy, swego czasu w Przeglądzie Sportowym, teraz jak to się ładnie mówi, wolny strzelec. Pawła zaprosiliśmy z tego względu, że jest wielkim fanem piłki latynoskiej, szczególnie Argentyny, ale o Kolumbii też wie niemało i pomoże nam tę Kolumbię rozkminić. Dzień dobry Państwu. Witam Cię, Pawle. Panowie, na początek mamy taki zwyczaj, że gościom zadajemy zagadkę. To jest moja zagadka. Kamil pokaże widzom, a wy powiedzcie mi, kto to jest na tym zdjęciu. Można strzelać. Nie wiecie. Dobra. Okej. Luis Martinez Nieto. Znacie coś takiego? Neco, jak to się czyta? Mówi wam to coś, czy nie? Opowiedz. Bramkarz reprezentacji Kolumbii, który strzelił nam gola w 2006 roku. Faktycznie. Dobra wiadomość jest taka, że... Ale to nie jest aktualne zdjęcie. Nie, jest specjalnie tak dałem. To jest, dobra wiadomość jest taka, że nie zagra dzisiaj. A czy będą jakieś inne dobre wiadomości, to sobie za chwilę porozmawiamy. Słuchajcie, tak sobie myślę, że zanim przejdziemy do tego, co nas się czeka, nie możemy powiedzieć o tym, co się stało we wtorek. Jak myślicie, Polacy, nic się nie stało, czy jednak coś się stało? Bo mi się wydaje, że jednak coś się stało, Paweł. Nie no, twierdzenie, że nic się nie stało, to jest taki trochę na alibi odpowiedź, że gramy dalej, że jeszcze są dwa mecze. Jest taka, że rzeczywiście postawiliśmy się w bardzo trudnej sytuacji na własne życzenie. I też byliśmy utwierdzani w przekonaniu, że z Senegalczykami to jakoś sobie poradzimy, właśnie z Kolumbijczykami może być trudniej, a tutaj się okazuje, że z rywalem, z którym mieliśmy zdobywać punkty, wyszliśmy na zero, także to chyba nie jest dobra rzecz w kontekście wyjścia z tej grupy i opowiadanie o tym, że jeszcze gramy dalej, że jeszcze może się wszystko wydarzyć, to tak trochę zaklinanie rzeczywistości. Romek, co Cię najbardziej wkurzyło we wtorek, co Cię najbardziej zdenerwowało? Pewnie to, co wszystkich. Wynik był jaki był, 1-2 tam jest znowu. Tragedia jakaś, nie? To nie jest tragedia, zdarzy się przegrać. Przeraził styl, po prostu to co wszystkim. Gdybyśmy po walce przegrali 0-3, szukalibyśmy poszczególnych jakichś elementów, bo to nie zagrało nic. No właśnie, słuchajcie, bo to jest tak. To był chyba jak pamiętam, popatrzeć na mecze wszystkie kadry na wałki, to chyba mieliśmy gorszy z Duńczykami. Z Duńczykami ten pierwszy na wałki ze Słowacją, debiut, gdzie... Czyli trudno się w ogóle spodziewać, że na Mistrzostwa Świata ten pierwszy mecz, jak to mecz kluczowy, będzie aż tak słaby. Słuchajcie, właśnie, bo to tak, bo różne komentarze można czytać i niektórzy mówią tak, że można przegrać, na przykład jak Peru. No świetnie grają, dokładnie. Ale można przegrać jak Polska czy Arabia Saudyjska, no bo nie wiem jak wy, ale po tej pierwszej kolejce, no byliśmy słabsi, chyba od wszystkich, tylko Arabia Saudyjska zagrała gorzej od nas, no tak mi się wydaje. Natomiast z Arabią Saudyjską nikt nie wiązał jakichś nadziei, no właśnie, to jest a my przegraliśmy jako, nie ukrywajmy, ale faworyt tego spotkania, bo oczywiście cały czas jest opowiadanie, że to jest bardzo wyrównana grupa i tak dalej, ale wszyscy obiektywnie upatrywali nas do wyjścia z tej grupy z Kolumbijczykami, a tutaj się okazuje, że w tym momencie jesteśmy ex aequo na ostatnim miejscu w tej grupie, no dzisiaj się to zmieni, ale fakty są takie, jakie są, że po pierwszym meczu zawiedliśmy. Romek, ty trochę, no jesteś po AWF-ie, więc trochę się znasz na trenerce i tak dalej. Twoim zdaniem, jak tak się popatrzy, bo i w piłkę też grałeś, my to tak trochę z laickiego punktu widzenia, ty bardziej fachowego. Fizycznie my nie jesteśmy przygotowani do tego turnieju. Można taki wniosek wyciągnąć po pierwszym meczu, czy to za szybko? Chyba troszkę za szybko, aczkolwiek jak rozmawiam z dziennikarzami, którzy są na miejscu, czy w Soczi, czy w tym, gdzieś między wierszami jeszcze tego nikt wprost nie artykułuje, że znowu jest jakiś problem z lokalizacją, którą przyjęliśmy. To Soczi, wilgotność, wysokość, na jakiej to się odbywa. Że to daje... Troszeczkę inne parametry niż tam, inne parametry, a gramy w innych temperaturach, że i treningi na miejscu są bardziej obciążające przez to dla zawodników. Przypuszczam, że to będzie troszkę kazus takich, może oby nie, ale w 82 roku
drugim roku, nie wiem, czy pamiętasz, Krzysiu, te opowieści Polaków, gdzie trafiliśmy do w Hiszpanii gorąco, nie ma klimatyzacji tak dalej, i rozebrania takiego bagienka, że to ten hotel zawinił. I nie wiem, coś tutaj, czy to nie jest jakimś problemem. Bo jak się patrzyło na ten mecz, to rzeczywiście, słuchajcie, na 20 minucie albo przed 20 Piszczek zrobił sprint i on nie mógł się wrócić. On oddychał rękawami, zrobił skłon i tak. Jeżeli to jest jeden piłkarz czy dwóch, można powiedzieć, coś się stało, czy kontuzja, czy coś. Ale jeżeli Grosicki nie robi żadnego rajdu, jeżeli Błaszczykowski, okej, no sfaulowany, ale do tego czasu też sztycha nie zrobił, Zieliński nie istniał, o Miliku nie ma co wspominać, no to kurczę, człowiek już się zaczyna zastanawiać, no coś jest kurde nie tak, nie? No bo to trudno się nie zastanawiać. Rzeczywiście miało być tak, że na miejscu miało być łapanie świeżości po tych zgrupowaniach, a okazuje się, że tej świeżości nie można złapać tam, bo to, o czym Roman mówił, nie ma warunków do tego. I to krzyżuje jakoś plany, a później można się zrzymać, że może taktyka nie taka, że może inni wykonawcy powinni być, ale jeśli nie masz pary, to po prostu nic nie zrobisz na boisku. Szczególnie jeśli trafiasz na takich koni, z jakimi graliśmy w tym pierwszym meczu, gdzie fizycznie było widać, że oni są przygotowani bardzo dobrze. No to był taki mecz bardzo podobny do tego z Nigerią towarzyskiej. To było wiadomo, że to musimy po prostu podjąć wojnę, że to będzie wojna. Albo tę wojnę po prostu wytrzymamy, albo gdzieś polegniemy. Natomiast nikt się kurde nie spodziewał, że będziemy sobie bramki sami strzelać. To jest jakby inna historia. Jeszcze jeden element. Słuchajcie, rozmawiałem z jednym z trenerów. Bardzo słuszną uwagę mi powiedział, że mówi, zwróć uwagę na coś, co może na pierwszy rzut oka nie było widać, ale tak, na przykład był sfalowany Rebus, nikt nie podbiegł z drużyny, że brakowało czegoś, co się nazywa drużyną. Nikt nie podbiegł i nie stanął w obronie tego Rebusa. Wręcz przeciwnie, nieszczęsny odciągał go, żeby nie pyskował sędziemu. Był gdzieś sfaulowany Błaszczykowski, nie podbiegła drużyna bronić. Mówi, zwróć teraz uwagę, jak grali Chorwaci z Argentyną. Jeden faul, cała drużyna murem. To jest po prostu, mówi, jest coś takiego jak team spirit i bez tego nie ma szans na żaden dobry wynik, szczególnie na takim turnieju. Coś kurde chyba jest w tym, nie? Przypuszczam, no, ta kadra jest tak szczelnie odizolowana od póki co od dziennikarzy, od przecieków, jak się nawet, jak są to tak kontrolowane, że trudno powiedzieć, ciężko powiedzieć, jak jest tam naprawdę. Owszem, są gdzieś to właśnie, już że są podziały, że jakieś kłótnie między nimi i tak dalej, to to nie wychodzi. Na szczęście mimo wszystko, bo jednak wolę, żeby to było ukrywane. Niech próbują to prać we własnym gronie póki co, no dopiero 90 minut minęło mundialu tak dla nas na boisku. Niż teraz, żebyśmy po tym pierwszym meczu już wojenka, a X nienawidzi się z tym, ten się poszarpał z tamtym i tak dalej. Bo to będzie później rozliczanie. Natomiast druga teoria, przepraszam, Roman, jest też taka, że dobrze, żeby po takim meczu chwycili się za łby i sobie wytłumaczyli po męsku. To zgadzam się z tym. Bo na takiej zasadzie, że mamy świetną atmosferę, to możemy skończyć ten mundial po trzech meczach i będziemy mieli dalej świetną atmosferę. Tak, że PR-owo dalej będziemy piękni, tylko mówię. Wniosko, jeżeli nawet tam są jakieś kwasy, tak dalej, lepiej, żeby to w własnym gronie jeden z drugim dali sobie po razie. No tak, to pod jakimś tym niż. To, jak to mówią, nic tak nie uzdrawia atmosfery, jak danie sobie po razie. Słuchajcie, jak przyjęliście komentarze, które natychmiast się pojawiły, bo to musiały się pojawić i taka fala, była taka fala hejtu, ale to też mogliśmy się spodziewać. Pokaż, Kamil, jakie to akurat te takie fajniejsze przygotowaliśmy memy, jakie się pojawiły po meczu Polska. Senegal. Wściekły po tym meczu, ale tak powiedziałem, na porażkę, na styl, ale nie personalnie, że dla mnie Grosik jest szmatą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, że Lewandowski to tylko reklamy i tak dalej. Nie, oni tak samo, przypuszczam, że oni tak samo to odebrali. Przeżyli.
Ale z drugiej strony łaska pańska na tym koniu jeździ. Szczególnie to jest, gdybyśmy wygrali ten pierwszy mecz, to pewnie byłby chóra optymizm, byliby noszeni na rękach i wszyscy by układali hymny na ich cześć, a w tym momencie rzeczywiście ludziom się trochę ulało ta frustracja. Tylko czy nie za szybko? Nie, owszem, za szybko, natomiast też trzeba zrozumieć, że ludzie mają prawo się czuć trochę oszukani, bo wszyscy przekonywali, że będzie dobrze, że ten pierwszy mecz to taki... Będzie trudny, ale rozbujały się, tak, a tutaj się okazuje, że przegraliśmy i przegraliśmy w bardzo kiepskim stylu. Wspominałem, że rzeczywiście można przegrać jak Peru, a można przegrać jak Polska. Tak zastanawiałem się, jak oglądał to taki zwykły kibic, nie z Polski, po prostu oglądający mundial. No to sobie pomyślą, co to w ogóle jest, co to za styl, no, przecież miała być drużyna, która rzeczywiście miała coś pokazać na tym mundialu, bo eliminacje były bardzo dobre. Już abstrahując od tego, przepraszam Paweł, że ci wejdzie słowo, że niektórzy mówili, że to jest najlepsze pokolenie polskich piłkarzy, jakie pojechało na mundial od 78 roku, czyli od 40 lat, że mamy obowiązek wymagać od nich nie tylko wyjścia z grupy, ale wręcz dotarcie do strefy medalowej. Ba, jeszcze tak wracając do tego podejścia kibiców, ja rozmawiałem z kibicami, którzy byli na miejscu na stadionie i oni mówili, że w pewnym momencie była taka sytuacja, że polscy kibice szyderczo zaczęli dopingować Senegal. No to już o czymś świadczy. Rzeczywiście ta frustracja człowieka, który pojechał taki kawał na ten mecz, była duża, ogromna, bo takie rzeczy się nie zdarzają. Oczywiście to są takie zachowania, o których Roman mówił, że to jest jakiś absurd. Kibicem jesteś raczej na dobre i na złe, a nie tylko tak, kibicem sukcesu. Natomiast ja też gdzieś staram się zrozumieć tych ludzi, te ich reakcje, skrajne, bo skrajne, ale to są ludzie. Robek, wspominałeś w kuluarach i też widziałem w Twoich komentarzach rok 82, też fatalnie, znaczy nie aż tak fatalnie, ale bardzo trudno zaczął się tamten moment dla nas. My to jest taki moment, że się odwołujemy do historii, próbujemy czerpać z tamtych czasów. Jest jakiś taki promyk nadziei rzeczywiście, że oni się przebudzą. No oni się muszą już teraz przebudzić w drugim meczu, nie tak jak wtedy w trzecim. Promyk, gorzej się zagrać nie da po prostu. Ci zawodnicy, oglądaliśmy ich w różnych meczach, Lewandowski i całą spółkę, no gorzej zagrać nie mogą niż ten pierwszy mecz. Ja nawiązałem do tego 82 roku, to też był tytuł, pamiętam, stołek dla pana Bońka. Tak, bo oni wtedy pamiętali, tak, że to nie? Tak, był w trybunie robotniczej, gdzie na Śląsku, okazując się wówczas, tam jeden z redaktorów, bodajże Wykrota się nazywał, był opętał jeszcze, bo oni gdzieś później jakoś dosadnił coś, jakiś wierszy, bo oni mówił, który z tym przypomnę. Właśnie felieton pod tytułem Stołek dla pana Bońka, dlatego Bońk po tym trzecim golu, trzeciego z pierwszych. Trzeciak, jak wygrażał to personalnie do tamtego człowieka. Później się go podobno straszył jeszcze po tym. W Portokobo mieli Polacy swoją wadzę i ten redaktor tam stawił się jak kilku tam wysłanników na jakiś wywiad. Obecny prezes chciał poprawiać. Ale to taka złość też może pomóc drużynie. Pewnie tak. Na dziennikarzy, na siebie. Tylko teraz właśnie nie mają wroga. Jakby tak, bo media na razie są mega przykre. No właśnie, słuchajcie, bo to jest też tak bardzo rzecz, na którą ja zwróciłem uwagę. Nie wiem, czy wam się coś takiego obiło o oczy. Brakowało mi po tym meczu, po pierwsze, trenera Nawałki, który by powiedział, panowie, do dziennikarzy, do mediów wyjść, panowie. To nam nie wyszło. Nie wyszło nam to i to i to. Spróbujemy to i to pokazać. Bierzemy to na siebie. Brakuje mi Roberta Lewandowskiego, który powinien przyjść jako kapitan drużyny, lider tej drużyny, tak samo powiedzieć, co nie zadziałało, dlaczego i tak dalej. Brakuje mi, nie wiem, czy Krychowiak, czy Glik, który nie zagrał, ale oczywiście też jest najważniejszą, jedną z najważniejszych postaci w tej drużynie. Oni trochę wygląda tak, jakby się pochowali. To jest taki, zaraz się przypomniało, jak nie wiem, czy pamiętacie, Paweł Jana z Kucharza przysłał. Tak, raz z Ekwadorem, nie? No wziął, był Boniek wziął na klatę, Boniek chce umieć zażartować z dziennikarzami, tego ustawi, temu powie, żeby się nie odzywał, temu powie, co ma powiedzieć i Boniek jest czysty. No tylko to nie Boniek gra. Ale z drugiej strony, czy rzeczywiście oczekiwałeś, że trener Nawałka jakieś mocne słowa po tych Nie wiem, znaczy, dobrze by było. Trenera, no, oczywiście, masz rację. Jego dyplomacja na każdym kroku. To tutaj nie spodziewałem się takich ostrych reakcji, szczególnie skierowanych do mediów. No rzeczywiście byłoby to wyraziste i być może potrzebne w tej sytuacji. Natomiast, no, tak jak mówię, no, to by była całkowicie historia innego człowieka w tym momencie. No, znamy trenera Nawałkę od kilku lat. Jak on funkcjonuje w tym świecie medialnym. Co by nie mówić, no raz, że to jest bardzo, powiedziałbym, zawsze przeciek kontrolowany, jak coś do nich trafia, a dwa, on jest tak ugrzeczniony i tak obrobiony ten przekaz, że trudno się spodziewać jakiejś wyrazistej opinii. Aczkolwiek zabrakło bodajże, tak, po meczu z Danią przecież było już nie na konferencji, ale na łączna z piłka.
Lewandowski z takim przekazem do drużyny, że jeszcze nie koniec, że coś, czego właśnie teraz zabrakło. Jak nie na konferencji, to nawet przez kanał łączy nas piłka i tak dalej. Żeby już nie nękać na przykład pytaniami i tak dalej. Deklaracja. Tylko taki przekaz właśnie, że od drużyny, kurczę, tylko nie PR-owy, tak, tylko taki kurde... Od serca. Tak, od serca. Zawaliłem coś tam. Tego zabrakło, to na pewno. Jeszcze w nas wiesz, jeszcze a przesyłanie właśnie Bereszyńskiego na konferencję Teodorczyka. No bo co taki Bereszyński czy Teodorczyk mogą powiedzieć? Oczywiście nic. Słuchajcie, no zmiany... Znaczy też inna sprawa, czego byśmy oczekiwali coś po takim meczu. No właśnie, ale to też jakby na klatę trzeba umieć wziąć, bo to nie tylko się, że tak powiem, lansować po golach, ale są i trudniejsze momenty i z tymi trudniejszymi momentami też sobie trzeba rodzić i potrafić z nimi żyć. Dobrze, słuchajcie, no wiadomo, zmiany muszą być i wszyscy zapowiadają w kółko, będą takie śmaki, owakie. Romek, jest różnica między grą 4 obrońcami a 3 obrońcami? Jeżeli nie ma poukładanych, znaczy inaczej, nam jeszcze nie wyszło z 3 obrońcami w tych kilku próbach. Także czy mamy wykonawców do tego, musi być ten wahadłowy, tak? Czyli musimy wtedy wziąć co? Piszczka do obrony? Tracimy go jako wahadłowego. Gdyby był Błaszczykowski w gazie, to nie ma problemu, ale Błaszczyka nie ma, tak? Aczkolwiek w teorii tę drugą połowę grając z tym systemem tak. Senegalczyka graliśmy nieco lepiej niż tę pierwszą. Tak. Bo tak jak Romek powiedział, gorzej się nie dało zagrać. To prawda, ale też wracając do tego zastanawiania się czasami nad systemami taktycznymi, którymi można zagrać. W gruncie rzeczy wszystko się sprowadza do tego, że jak czasami brakuje wykonawców, umiejętności, to po prostu prochu nie wymyślisz. Tak. I to jest główny właśnie, problem. Taktyka nie gra, nie? Jak jest tak, tak, zresztą tak, to jak też... nie masz dnia, nawet albo fizycznie jesteś słaby, albo nie masz dnia nawet po prostu. Kurde, nagle się okazuje, 10 chłopa wstało lewą nogą, nie? I to czy ustawisz 5 z tyłu, to i tak tych 2 napastników cię wymanewruje, czy będzie 3 z tyłu. Ja mam wrażenie, że to poszukiwanie tego drugiego systemu taktycznego, to nie wiem, czy więcej krzywdy nie zrobiło niż pożytku, bo okej, próbowaliśmy sobie wypracować jakąś alternatywę, ale przez to też może straciliśmy jakieś automaty, z którymi mieliśmy wcześniej wypracowane w tym klasycznym naszym ustawieniu, którego może się trzeba było trzymać. Okej, przyszła ta jedna porażka, dosyć wysoka, bolesna, trzeba było przyjąć na klatę, no, czasami się przegrywa, no czego oczekujemy, że będziemy wszystko wygrywać, natomiast później takie trochę... Na wariata, bo powiedziałem, że to było mało czasu, żeby takie rzeczy testować przed mundialem. I w gruncie rzeczy granie 2 połów 2 systemami też nam nie przyniosło żadnego rezultatu. I w jednym i w drugim czasie gry nie było widać jakby jakości i przewagi jednego systemu nad drugim, tylko można było powiedzieć, że dobra, w tej drugiej połowie byliśmy mniej beznadziejni, o tak, na tej zasadzie. No bo Senegal trochę się cofnął, miał co chciał i tak. Wiadomo było, że się nastawi na kontry. Czyli krótko mówiąc... Bardziej zabrakło kogoś tak dla mnie, tak już taktycznie, że kogoś dla wsparcia tego oddychającego rękawami Krychowiaka, że w środku przez to było tak, bo zawsze mieliśmy tych 2 tak defensywnych. No właśnie, gdzieś tak, bo musimy się zastanawiać, czy Góralski do niego jakby tak. Do pomocy, a w tym przypadku i Zieliński i Milik to było tak, kompletnie tak, że puste przebiegi. Gdy Zieliński miał puste przebiegi, cały czas Milik nie istniał. Krychowiak też no, nie jest w tej formie sprzed... Bardzo nie jest. Bardzo nie jest. No dobrze, słuchajcie, porozmawiajmy sobie trochę o składzie, jeszcze go nie ma, ale my możemy sobie oczywiście pogdybać. Paweł, Szczęsny czy Fabiański? Gdybym... No bo o Białkowskim nie wspominam, tak jak powiedziałem w pierwszym studio, to przyjechał w roli tego trzeciego i tam trudno się spodziewać, żeby tutaj teraz takaż, przepraszam za wyrażenie, zwariował na Wałka i postawił na Białkowskiego. Mi wydaje się, że ten wybór między naszymi bramkarzami to jest wybranie opcji bezpiecznej, czyli Łukasza, bądź wybranie takiej opcji trochę szalonej, ale może gwarantującej coś nieprzewidywalnego, jakąś super wartość dodaną do bramkarza, czyli Wojtka Szczęsnego. Natomiast jak pokazują ostatnie turnieje, no i nawet ten pierwszy mecz, no to niestety to na razie działa na minus, bo przy tej interwencji, przy drugiej bramce dla Senegalu, to też nie było to optymalne zachowanie bramkarza w tym momencie. Wszyscy mówili, że Fabiański by w życiu tego nie zrobił. Dokładnie. Życiu by do tej piłki nie wybiegł. Inaczej. On by nie miał tyle fantazji, którą ma Wojtek, tak zwyczajnie mówiąc. I może to byłby jego atut, taki po prostu spokój. Nie zagranie trochę efekciarskie, ale takie pragmatyczne w tym momencie.
To by nas uratowało, ale teraz to jest tylko gdybanie, bo też nie można powiedzieć, że Wojtek Szczęsny jest złym bramkarzem i to jest rozwiązanie na minus w tym momencie. Tak można mówić na przykład o bramce Argentyny, że tamten wybór jest przedziwny. Natomiast w tym przypadku to jest tak naprawdę wybór między równorzędnymi bramkarzami, ale innymi osobowościami. Romek, ty byś się zaskoczył, byś był zaskoczony, gdyby cię postawił na Fabiańskiego? Co by to oznaczało dla Szczęsnego? Mimo wszystko byłbym zaskoczony. No to takie klasyka podobno trenerów, że nie odstawiasz zawodnika po pierwszym błędzie. Tak. Bo jednak się zgodzimy, tak, że błąd popełnił, że błąd popełnił, maczał paluchy w tej bramce. Tam była praca zbiorowa, ale... Praca zbiorowa, ale gdyby to procentowo dzielić, to bym dał chyba 20% Krychowiak, Bednarek ze Szczęsnym po 40 jednak. No. Że nie przypuszczam, żeby zmienił selekcjoner na dzisiaj bramkarza. Dwóch kapitalnych kolesi mamy, także to... No to jest jedna kwestia. Druga to, czy naprawdę bramkarz ma nam wygrać ten mecz z Kolumbią, no właśnie, w tym momencie? No czy tam właśnie, mamy szukać zmian, czy jednak gdzie indziej, jeśli jakiś roszad potrzebujemy? To jest takie trochę... No, równie dobrze możemy się zastanawiać. Temat zastępczy trochę. Tak, dokładnie. To jest, tak powiem, mówisz. Temat zastępczy. Obrona. Wróci ten Glik. Pamiętam. Proszę, bo tam gol chyba padł. Gol dla Senegalu padł. Tak. I jest chyba 2-1. Także no, jest jak jest, co zrobić. Za chwilę Senegal może być w 1-8. Obrona. Tak mi się przypomniało, jak po tym błędzie Bednarka rozmawiałem po meczach z Nigerią i z Koreą Południową z Tomkiem Hajtą. I Tomek mi mówi tak. Bez Glika w naszej obronie dzieją się cuda. I wspomnisz moje słowa i oczywiście miał na myśli cuda, te takie negatywne cuda. No i tak momentalnie mi się to przypomniało. Rzeczywiście ten Glik to jest taki mąż opatrznościowy, czy to jest tylko takie, to też trochę zaklinanie rzeczywistości? No jest mężem opatrznościowym. No nie, też nie jest jakimś ideałem totalnym, też przecież pamiętam. Zdarzały mu się błędy, tak, dokładnie. I nawet piękne swojaki zdanie. Swojaki zdanią, tak, dokładnie. Aczkolwiek to jest taka postać, która ich potrafi ustawić. No jeżeli grają z nim przez tyle czasu, on gwarantuje mi jakiś spokój po prostu, a nie, że jakiś rozdygotany Tiago Cionek czy Nowicjusz Bednarek, który w tym roku zagrał, który to jest jego mecz, 8., 10, taki w seniorskiej piłce w sumie. I do tego wielka impreza. No i w pierwszej minucie w głowę dostał, tak. Pamiętamy, no, przecież była akcja taka, że nie wiadomo było, czy wróci do gry. Znaczy ja się bardziej też... Jak się rozmawia z kolegami właśnie, którzy są na miejscu, to już z braku chyba tego dostępu, że niekiedy jakieś teorie spiskowe tam dochodzą właśnie. A propos tego Kamila, czy to jest akcja pozorowana, ten jego bark, czy nie. W ten sposób. Już nawet tak akcje były właśnie. Później ustawienie Cionka, że to jest gra menedżerów i tak dalej, to już... Po wygranej nikt by się tego nie doszukiwał. Dokładnie, po wygranej nikt nie ten, ale... teorii szukają. A wracając do twojego pytania, to mówię, to ja, bez Kamila tracimy połowę wartości na pewno. No bo co by nie mówić, to Glik i Pazdan to była taka para, tak, no, na której z reguły można było polegać, nie? Tak. No, nic lepszego nie mamy po prostu do zaoferowania. No, kogo byśmy nie... Czyli co? Bark barkiem nie gra. Szczególnie, że naprzeciwko może dostać też piłkarza, który nie jest w pełni siły. Falcao to jest dosyć szklany sam w sobie, natomiast mowa o Rodriguezie, który jeszcze nie doszedł do pełni formy, od początku nie grał w pierwszym meczu. I też było takie trochę oszukiwanie mediów, że tak, on jest przygotowany od początku, a później się okazało, że wchodzi w końcówce, kiedy trzeba tak naprawdę gonić wyniki i też specjalnie nic nie dał. Dlatego też już teraz może nie. Zresztą po co trzymać tego Glika, żeby zagrał później mecz o honor z Japonią, tak, to chyba nie ma sensu. No tak, jeśli on ma coś jest potrzebny dać teraz, bo jest taki moment. Tak. Nawet wydaje mi się, że trener powinien jakoś pokerowo zagrać z założeniem, że tego Glika trzeba będzie zmienić w czasie meczu. Natomiast może być tak, że powiedzmy przez jakieś 70 minut, jeśli on da nam taką jakość, która wypracuje nam wynik, to wtedy już będzie można wstawić jego zastępcę, a nie na tej zasadzie, że no dobrze, trzymamy go, bo powiedzmy jest przygotowany na 80%. Tak. Wstawiamy na Japonię, gdzie już nie ma sensu. To znaczy, no, znaczy sens taki, żeby sobie odnotował jeden, tak, a występy na Mundialu. Na tak? Mundialu, właśnie. Jeśli chodzi o lewą stronę, to Rybus chyba jednak nie podlega dyskusji, szczególnie, że Jędrzejczyk raczej jest pod formą, jak to się mówi, cały sezon. Natomiast słuchajcie, zastanawiam się, czy... No Piszczek zagrał katastrofalnie według mnie, jest, coś tam się dzieje z Łukaszem niedobrego, czy jednak Bereszyński nie powinien grać od pierwszej minuty? To na pewno, co do tego jakoś, o ile nie jestem jakimś
zazwyczaj zwolennikiem właśnie wielkich roszad, tasowań, stawiania wszystko na ten, dlatego mam wielką sympatię do Łukasza i za jego dokonania, i nawet za ten sezon. Nie był jakiś bajeczny w jego wykonaniu w Borussii, no ale... Bardzo przyzwoity. Bardzo przyzwoity, jak na ten stan, na wszystkie kontuzje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Że co się z nim stało, to on chyba sam do końca nie wie. Mam takie wrażenie. Ale czy... Czy starczy odwagi trenerowi? Czy starczy odwagi na wyrywanie kolejnego zęba? No tak, bo nie wiadomo, Kuba to jest gotowy do gry, czy wiadomo, że po tym to też bardzo, to bardzo jest takie... prawdopodobne. Tak, tylko w jakiej sytuacji się postawiliśmy, zabierając jako teoretycznego zmiennika Peszkę. Ja też o tym wspomniałem, że taki Kądzior, no, czy ktoś inny mógłby być jakby alternatywą, natomiast Sławek Peszko, no nie wiem, czy on będzie alternatywą. No właśnie, to jest człowiek od budowania atmosfery w tej kadrze podobno. I teraz pytanie, czy taki człowiek jest potrzebny przy takiej imprezie? Na boisku. Ogólnie w kadrze, bo w tym momencie trochę jest tak, że odbieramy sobie pole manewru. Bo zakładając, że każdy ma swojego zmiennika pełnowartościowego, to z całym szacunkiem, no, Sławek nie miał dobrej rundy, tak żeby rzeczywiście to była przepustka na mundial i do zastąpienia na prawym skrzydle Kuby. Grosicki też jakby po lewej stronie nie ma alternatywy, bo możemy powiedzieć na siłę, że Milika, no ale Milik to była tragedia. Nawet w środku to była tragedia. To na pewno. Także te skrzydełka gdzieś... to tutaj na nas patrzą, no chłopaki, to ja nie wiem. nie wiem jak to będzie. Środek pola. Nie oglądałem tego meczu, nie katowałem się po raz kolejny tym meczem. A gdzieś fajny diagram mi mignął. Nie wiem, czy jest prawdziwy, bo jakoś był dla mnie zbyt szokujący, że zaznaczono wszystkie podania Milika do Lewandowskiego. Ile było takich podań? Jedno, w 78 minucie. No to jest, to pokazuje, to miała być para, która rozmontuje boisko strzałeczka. Senegal, obronę Senegalu. No, jeśli to był żart, to taki naprawdę bliski prawdy, myślę, że to tak to wyglądało. Słuchajcie, Piotrek Zieliński i w ogóle pomoc, bo Krychowi, jak ja napisałem i powiedziałem, i zdania nie zmieniam po meczu z Chile i z Litwą, patrząc na Grześkę Krychowiaka, że on dzisiaj gwarantuje nam jedno, kłopoty, i że to jest piłkarz, który jest dwa razy słabszym piłkarzem niż dwa lata temu na Euro, natomiast chce odgrywać taką samą rolę w tej drużynie, co niestety mu nie wychodzi. Jest 2-2, proszę Państwa. Tak. Także Japończycy, no oho, wracają do gry. Dzieje się. Wracając do Grześka Krychowiaka, też macie takie wrażenie, że to jest tykająca bomba? Tak, ale z drugiej strony... Kto za niego? To może nie tyle, natomiast to jest tak silna osobowość, tak się kojarzy z tą kadrą. No, dość powiedzieć, że rzadko kiedy defensywny pomocnik ma dziesiątkę, no jednak u nas dostał Mariusz ten numer. Okej. Okay. I to też była. A Stefan Majewski był w każdym razie rezygnacja z Krychowiaka, to myślę, że to gdzieś po rezygnacji z Lewandowskiego, powiedzmy, to gdzieś w pierwszej trójce byłoby. Aż tak. Tak, aż tak, bo to jest na tyle ważna osoba dla tej kadry. Niestety jest dużo prawdy w tym, co mówisz, że Grzesiek jest w słabszej formie niż był dwa lata temu na Euro i to się przekłada na jego grę. Można powiedzieć, że ten pierwszy mecz mu wyszedł na zero, bo okej, zawalił jedną bramkę, później jedno zdobył, no to powiedzmy, że jakoś się wybronił, aczkolwiek też można powiedzieć, że powinien tego meczu nie dograć do końca, gdyby sędzia był bardziej restrykcyjny. Skrupulatny, nie? Natomiast rzeczywiście można się zastanawiać, jak w końcu ten środek pomocy zestawić. Jeśli rezygnujemy z Krychowiaka, zastanawiamy się nad Zielińskim, no to przechodzimy do wariantu z kim? Z Góralskim i... No właśnie, bo ten Góralski to pojechał jako ktoś, kto może wspierać Krychowiaka, a nie kto może być taką samodzielną szóstką, nie? Bo on chyba jeszcze trochę za wcześnie. A Zieliński to już w ogóle, słuchajcie, zagadka. No wszyscy, cała Polska kibicuje Piotrkowi Zielińskiemu. Cała Polska zachwyca się potencjałem Piotrka Zielińskiego. Piotrka Zielińskiego oglądamy w Napoli i są naprawdę fajne mecze, fajne momenty. W kadrze, w meczu z Senegalem nie istniał, natomiast ja sobie też nie przypominam meczu w reprezentacji, po którym byłbym Zielińskim zachwycony. Okej, miewał fajne momenty, ale jest ich na tyle mało, że ja nie byłem jeszcze ani razu zachwycony, natomiast nie wiem, czy to jest jakiś problem, że on nie ma takiej predyspozycji, by wziąć ciężar na siebie, by udowodnić, że jednak może być jednym z liderów tej drużyny. Widocznie. Być może ten czas nadejdzie, jak pokończą karierę. Że gdzieś tam w cieniu cały czas się czuje taki. Że jeszcze nie ma takiego charakteru, jak młody Bonik na przykład miał, że on... Dejna chciał rozganiać. Skopa w drzwi, ja też tu rządzę. Też tu rządzę. A przypuszczam, że Piotrek jest właśnie, nie chce, jest Lewandowski, jest Krychowiak, jest Błaszczykowski, jest Glik, są postaci takie, to są liderzy, tak. I mój czas nadejdzie jeszcze.
Że no ale to jest jednak ze szkodą. Jeśli no tak, bo to jest ofensywny pomocnik, który powinien kreować grę. Odpowiedzialna pozycja i takie chowanie się za plecami liderów w jego przypadku, to po prostu nie rokuje zwłaszcza każdy w tej kadrze. Zwłaszcza każdy z nich mówi, że te umiejętności jego to... No tylko, właśnie, to jest... Tylko zauważcie jedną rzecz, bo cały czas się mówi o nim jako talencie i tak dalej. I to, co mówisz, że nigdy ci jeszcze tak do końca nie zachwycił w kadrze. I ja zastanawiam się, czy to jest tak, że to jest taki piłkarz, który błyszczy na tle słabszych rywali, bo też jest tak, że niektórzy tak mają, że po prostu potrafią grać jak znud, jeśli mają przeciwko sobie teoretycznie słabszego rywala. Natomiast całkowicie sztywnieją, kiedy powiedzmy trzeba grać jak równy z równym, mimo że tak się dziać nie powinno. A z drugiej strony weźcie też pod uwagę fakt, że przy całych tych zachwytach nad Zielińskim, nad wyznaczaniem mu kierunków transferowych, nad ustalaniem ile on tam jest warty, nie zmienia to faktu, że on nie jest starterem w Napoli. Czyli to się nie bierze też tak znikąd. Można powiedzieć, że ma tam niezłą konkurencję, no ale albo jesteś na tyle dobry, że potrafisz przebić się do składu. Przez Hamsika, przez innych. Dokładnie. Nie? Albo no, po prostu jesteś mocnym rezerwowym. I teraz mamy mocnego rezerwowego, który ma kreować grę naszej reprezentacji. Takie są fakty w tym momencie. Czyli troszeczkę też zaklinamy rzeczywistość z tym Piotrkiem. Tylko tutaj też wracamy do punktu wyjścia, pytanie o alternatywy. No tak nie ma. To jest oczywiście problem. Słuchajcie, że w skali tego, co Paweł też powiedziałeś, no to pojechaliśmy na ten mundial z naszymi oczekiwaniami po raz enty przesadzonymi ponad stan. Tak myślisz? Tylko tego, z tego się nie wyleczymy nigdy. Po prostu. Tak ten naród już ma. Trochę tak, ale też nie możemy cały czas bazować na tym, że mamy się sprowadzać do roli jakiegoś kopciuszka w tym futbolu, bo po pierwsze mieliśmy niezły poprzedni turniej, po drugie mieliśmy niezłe eliminacje. No i teraz, no dobra, no idziemy na mundial, wiadomo, że będzie no tak, jak zawsze. To też nie może tak funkcjonować. No mówię, gdzieś to trzeba wypośrodkować. Tak. Oczywiście nie jedziemy tam po medale, chociaż niektórzy już wieszali na szyi. Ale też nie skazujmy się na rolę statystów, bo to nie o to chodzi. Ta grupa nie jest jakaś taka... No nie jest, no to jest tak jakby oczywiste. Odpukać w cokolwiek, to by bolało najbardziej, gdyby nam się nie udało jednak z niej wyjść. Że ta grupa jest... Tak, ona jest spokojnie, jak to mówią, do łyknięcia. Tak. Do łyknięcia. A tak jeszcze omówimy. Lewandowski poza wszelką konkurencją. Ja jestem, słuchajcie, po kilku ostatnich meczach towarzyskich może nie zachwycony, ale bardzo podbudowany tym, co pokazuje Kownacki i uważam, że z rezerwowych albo z tych takich pierwszego wyboru po pierwszej 11 to jest chłopak, który rzeczywiście może dać nam najwięcej w tej drużynie. I nie wiem, czy on nie zasługuje na szansę, by dzisiaj wybić w pierwszym składzie. No to jest też pytanie, czy jak ocenić go po tym pierwszym meczu, bo z jednej strony jak szukało się tych, którzy nie zawiedli, to mówiło się Kownacki, Rybus. Dwa nazwiska wymieniliśmy. Natomiast z drugiej strony ja też tak uczciwie próbowałem ocenić to, co on dał. No to mizeria tak naprawdę. No okej, no nie był słaby. No, to jeśli to ma być zaleta napastnika, to trochę jednak mało. Natomiast trzeba też drugą rzecz wziąć pod uwagę i to zapisać na plus, że ludzie znający go przed wyjazdem do Włoch i po powiedzieli, że profesjonalizacja, jaka nastąpiła w jego przypadku, to jest po prostu skok jakościowy nieprawdopodobny. Chociażby pod względem sylwetki, kiedy tak, powiedzmy wyjeżdżał z tego Lecha Poznań, taki trochę pączuszek, ale też masa mięśniowa. Były zdjęcia z badań w Genui, jak robili ostatnie badania medyczne. Ulewają się troszkę. Sypują się trocinki miszowi. Rzeczywiście dopracowano go w Italii nieprawdopodobnie i to pozwala mu teraz być po prostu lepszym piłkarzem. To, że właśnie popracował nad fizycznością, nad tym, co jest podstawą w dzisiejszym futbolu, bo bez tego nie da rady. Ale to już nie są lata 80. Chyba też tam nauczyli w tych Włoszech. No właśnie, wiecie doskonale. Nie? To tak musi być. Jak to wygląda. No ale to co, to jest chłopak, czy rzeczywiście tylko na rezerwowego, Romek? Ciężko go mi wtłoczyć tak naprawdę. Jeszcze go do końca nie... Nie wgryzłeś się. Tak. Z Lewandowskim we współpracy. Jakoś ani... Bo tak, po tym pierwszym meczu, tak jak Paweł powiedziałeś, on był taki jednym z tych dwóch, który nie zagrał beznadziejnie, tak? Ja bym bardziej był jednak przekonany po prostu odstawieniem Milika i tak jak graliśmy w eliminacjach. Pięciu pomocników. Dokładnie, pięciu pomocników. Sprawdzony schemat, w miarę wiemy o co chodzi i tak dalej, a po raz enty właśnie wtłaczanie nowego. Daj Boże, może by ten Kownaś odpalił, walnąłby za dwie i...
Słuchajcie, to sobie porozmawiajmy chwilę o tym, o naszym rywalu Kolumbii, a poproszę Kamila, żeby pokazał bilans z Ameryką. Polska kontra Ameryka Południowa w finałach Mistrzostw Świata. Nie wiem, czy kojarzycie. Dwa razy nam się udało wygrać z Peru, raz z Argentyną i raz z Brazylią, natomiast pięć porażek, ani jednego remisu nie ma do tej pory, tam dziewięć meczów było. Z Kolumbią jeszcze nie graliśmy. Jasne, spodziewaliśmy się, że to będzie najtrudniejszy mecz w tej grupie i pod względem piłkarskim myślę, że będzie najtrudniejszy, natomiast z drugiej strony nie spodziewaliśmy się, że będzie miał taki ciężar, o takim ciężarze gatunkowym. Czego się, Romek, Paweł, czego się spodziewacie po grze, znaczy, po tym meczu? Też troszkę demonizujemy tych Kolumbijczyków, a tak Paweł zaczął tam, oni też mają swoje problemy, że to nie jest... Właśnie, 4 lata temu mnie zachwycali. Odpadli z Brazylią, tak. Pamiętam, ale natomiast grali fenomenalną piłkę. No. Jak się czyta ich skład, no kurde, klękajcie narody, tak? No właśnie. Ale każdy z nich ma też swoje problemy, to tak powiedziałeś. Falcao szklany, James dopiero wraca. Fabra wypadł przed mistrzostwem. Quadrado też nie jest w najwyższej formie. Tak, bo zmieniony tak. Carlos Sanchez nie zagra po tej czerwonej karce. Po czerwonej karce tam jakieś pogłoski, że też są zastraszani w kraju i tak dalej, co w przypadku Kolumbijczyków no, jakoś chyba nie można tego bagatelizować, takich no tak, pogróżek. Szczególnie po 94 roku. Nie? Także oni też mają swoje problemy. Ospina w bramce no nie jest jakimś... No tak, to jest Paweł chyba słabsza drużyna niż ta sprzed 4 lat pod względem piłkarskim. Może tak, może nie trafili z momentem wejścia w ten mundial, natomiast czy są słabsi? No, wtedy byli bez Falcao, no, to jest powiedziałbym zjawiskowy piłkarz na ich warunki i tak to trzeba odbierać. Wtedy mieli turniej życia tak naprawdę, mimo że zatrzymani zostali przez Brazylię, no, ale król strzelców im się zdążył urodzić przez te mecze. Natomiast z Kolumbią to jest jeszcze tak, że oni zawsze przed tymi wielkimi imprezami to mają taki czy inny szpital w tej swojej kadrze. To nie jest tak, że oni właśnie jadą super składem ze wszystkimi dostępnymi zawodnikami, tylko to jest takie trochę szycie. I okej, tak jak mówimy, że rzeczywiście klękajcie narody, ale to jest takie klękanie przed tą pierwszą jedenastką, bo jak tam zaczniesz patrzeć w dublerów, to już za wielu opcji też tak naprawdę nie masz. To jest takie trochę zastanawianie się jak u nas. Co tu zrobić, żeby było lepiej, ale tak nie do końca wiadomo kim robić to lepiej. Czyli szukanie alternatyw, gdzie tak naprawdę jest ciężko znaleźć wartościowych zastępców. Jeśli ci topowi gracze nie wywiązują się z roli asów tej reprezentacji, no to zaczyna się robić problem. Romek, ta drużyna... No bo oni grali przez prawie 90 minut, a doliczając czas, który po 90 minucie sędzia liczył, można powiedzieć, że 90 minut w dziesiątkę. I okej, przegrali z tą Japonią, ale na pewno zostawili dużo lepsze wrażenie niż Polska w meczu z Senegalem. To na pewno, to nie ma co ukrywać. To ciężko mi znaleźć, tak jak mówiłeś, gorszą drużynę wcześniej. No, na pewno fizycznie wyglądali o wiele lepiej od nas. Owszem, nie było takiego zgrania, mówię, ja więcej oczekiwałem od Falcao, od Jamesa. Im się też trochę plan posypał w tym meczu. Tak, ta trzecia minuta, ta kartka. Ale wiadomo. Zobaczcie, mówisz o tym, że wyglądali lepiej fizycznie, ale w drugiej połowie, kiedy wydawało się, że powiedzmy opanowali sytuację, mają 1-1 i teraz... Mogą sobie spokojnie dociągnąć, tak. I jednak tych Japończyków skaleczą, no przecież są teoretycznie silniejsi. I artystami futbolu są. A tak sobie strzelić po z dokładnie, główki. Dokładnie, jeszcze właśnie paradoks tej sytuacji, gdzie tracą tę bramkę. I można się zastanowić właśnie, gdzie był błąd popełniony, bo też w kolumbijskich mediach wiadomo, że nikt nie był zachwycony takim rozwiązaniem i tam zastanawiano się, czy to, co zrobił Pekerman, te jego zmiany, to by to były zasadne i tak nie do końca byli do tego przekonani. Poza tym rzeczywiście ta interwencja Sancheza w trzeciej minucie była kompletnie niepotrzebna, bo już niechby ta bramka padła normalnie, ale robienie czegoś takiego na początku meczu, właśnie licząc się z tym, że i tak ta bramka padnie z rzutu karnego i gramy w dziesiątkę, no to jest jakieś zaćmienie w przypadku piłkarzy. Ale oni tak mają, że czasami potrafią gubić, że tak powiem, rozum? No to jest Ameryka Południowa, no doskonale wiadomo, z czego słyną i co trzeci piłkarz ma przydomek loco, zresztą trenerzy też nawet na tym mundialu oglądamy. No, wystarczyło na San Paolo go popatrzeć, jak ogień to wygląda. No schodził do piekła 3 razy. Natomiast no, czasami w szaleństwie jest metoda, to ich szaleństwo, jeśli powiedzmy jest dobrze skatalizowane, to emanuje pięknem i za to się ich też kocha.
tylko właśnie trzeba odpowiednio trafić z tym wszystkim, tak, żeby się nie skończyło tak, że dostajemy głupie czerwone kartki, jest frustracja, jest brutalna gra, tylko żeby właśnie uwolnić to, co potrafią, czyli pokazać, jak są świetnie... To może to jest metoda wyprowadzić ich trochę z równowagi, trochę przejąć, żeby ten mecz był po naszej myśli przebiegał, a nie po ich. Tylko to jesteś w stanie zrobić, jak sam się czujesz mocny. Jak sam się czujesz mocny, to jesteś w stanie właśnie z chłodną głową sprowokować kogoś. Tak potrafi i Lewandowski, i Glik, tu nadepnąć, tu kopnąć delikatnie, i tak dalej. Poprzestawiać. Tylko trzeba być samemu mocnym. Jak sam będziesz oddychał rękawami, to prędzej ty z tej bezsilności. A nie wiem, czy też widzieliście taką wypowiedź Adama Nawałki, który mówił, że no, gramy z nawet potencjalnym kandydatem do medalu, tak ustawiał Kolumbię. Nie wiem, czy to jest czasem nie demotywujące dla naszych, że już tak się ustawiamy w takiej roli, że nawet jak nas zleją, to zleją nas artyści. Tak. I że no, jak przegramy, no to rzeczywiście, no bo teoretycznie oni są lepsi. Powinniśmy chyba się jednak skoncentrować na sobie. To jakby, no, my gramy mecz, to my gramy z kimś, a nie my gramy na tej zasadzie, że się mamy dostosować do drugiej drużyny. Bo to od razu jest takie jak nastawienie, że ta druga strona rozdaje karty, o tak, a my spróbujemy jakoś zakombinować, żeby rzeczywiście coś z tego wyszło. I pytanie, czy tak do takiego meczu powinno się podchodzić w tym momencie? Wiecie co, tak się zastanawiając i szukając plusów, jakby atutów, jakichś dobrych pomysłów przed tym meczem z Kolumbią, to do głowy mi przyszło, że na razie nie jest to Mundial Ameryki Południowej. Ewidentnie. Nie, absolutnie. Też jeszcze jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę przy tej okazji. W ciągu, powiedzmy, ostatnich 5 lat mniej więcej pokutował taki kult trenera argentyńskiego, że nawet na tym mundialu mamy 5 szkoleniowców z tamtego kraju. A powiecie z pamięci, ile punktów zdobyli? No, prawie kończący się drugi. Jeden Sampaoli. I to był najlepszy trener z Ameryki Południowej, Sampaoli. No, to widzicie. Ten tak? 9 meczów, 8 jeden przegranych. Punkt, tak, jeden remis. Tak, jeden to remis. Katastrofa. To jest katastrofa. Ja bym się później o Pakermana zapytać, że jeszcze zaraz porozmawiamy. I w tym momencie gdzieś ten mit zarówno trenerów argentyńskich, ale też jak mówimy konkretnie o Ameryce Południowej, o tym jak wyglądają, no to no nie ukrywajmy, no Urugwaj rzeczywiście, no ale miał taką grupę i takich rywali, że musiał wygrać, a nie przyszło to łatwo. Brazylia też, gdyby nie ten doliczony czas gry, to byłaby teraz gdzieś pod nożem. Urywałaby się ze stryczka, może. Byłaby, Argentyna tak. Wiadomo. Argentyna wiadomo, w jakiej jest sytuacji, jaka tam jest atmosfera i tak uważam, że dopiero Szambo się tam wyleje, jak się to skończy, jak się pewnie musi skończyć w tej sytuacji, w jakiej ta kadra jest. I nie ma tak jakby odporu dla Europy. Zawsze byliśmy przyzwyczajeni, że Mistrzostwa Świata to jest w gruncie rzeczy rywalizacja Ameryki Południowej z Europą. O, tam zawsze było opowiadanie, że już teraz Afryka odpali i to już będzie Mundial Afrykańskich Drużyn. Do ćwierćfinału odpalała i koniec. Ale zawsze kończyło się w ten sam sposób. A w tym momencie no nie zachwycają Latynosi. No bądźmy szczerzy. No, inna sprawa, że no, nie można powiedzieć, że Brazylia gra słabo i tak dalej, ale no, to nie powinno tak wyglądać, że nie wiem, że gonienie wyniku albo martwienie się o to, że nie potrafimy zdobyć jednej bramki więcej. Ale to jest taki trend, który myślisz, że może się zmienić po 1/8, czy raczej to, jak to widzisz, to raczej to nie będzie już Mundial Ameryki Południowej. Ile będzie drużyn z tej 1/8 z tej Ameryki Południowej, bo może się okazać... No to Urugwaj już jest. Okej, okay. I Brazylia też. Brazylia prawdopodobnie jest. Dlatego nie wiadomo, jak z Kolumbią, właśnie, raczej no jesteśmy jest. Poważnie zainteresowani, żeby Kolumbii się nie udało. Natomiast w praktyce, jeśli zostają dwie drużyny i mają się przebijać przez cały konglomerat europejski, no pewnie ktoś tam jeszcze z Afryki zostanie dokoptowany, może być ciężko. Inna sprawa, że Brazylia jednak jest... Wydaje się być bardzo mocną drużyną. Z tego co kojarzę, już w 1/8 na Niemców może dać. Może. Zobaczymy, jak to się poukłada. I kto wie, czy już, nie wiem, niektórzy nie określą pewnie tego jako przedwczesnego finału w tym momencie takiego zestawienia, bo też nawiązując do tego meczu Niemców z kolei wczorajszego, no pewnie większość z nas w ogóle w kraju kibicowała Szwedom, no bo słabsi i w ogóle i do tych Niemców jakaś przeciw Niemcom. Awersja. Ale muszę wam powiedzieć, że ja tak na chłodno po tym końcowym gwizdku sobie pomyślałem, no dobra, no Kopciuszek fajnie jak wygrywa i tak dalej,
Ale kurczę, jaka to jest jakość, jeśli po 10 minutach jest statystyka, kiedy Niemcy mają 120 podań, niż Szwedzi 6. No tak, tak było, oczywiście. Kiedy widzisz, jak oni grają, z jaką determinacją, z jaką chęcią, z jaką wolą i że zawsze im się rzeczywiście to potrafi udać w tej 90 minucie, no to czy kibicujemy takiemu futbolowi, czy takiemu, żeby strzelić jedną... I teraz mając w pamięci, że może w 1/8 być mecz Brazylia-Niemcy, rewanż absolutnie genialny za ten półfinał, a mecz Brazylia-Szwecja, gdzie Szweci znowu się ustawią w 11 na swoim przedpolu i będzie taki, oczywiście masz rację, nie? Bo to gdzieś sentymenty sentymentami, ale z drugiej strony jest taka fajna realna rzeczywistość piłkarska. Ale wróćmy jeszcze na chwilę, słuchajcie, do Kolumbii. Paweł, nazwiska, tak jak powiedzieliśmy sobie tu z Romkiem, nazwiska co jeden to klękajcie narody, ale jakbyś tak miał po meczu z Japonią i jak widziałeś, w jakiej są formie, kto dziś jest tam największą gwiazdą, kto dziś może rozłożyć Polaków? To się niewiele zmieniło, to są ten tercet ofensywny, Cuadrado, Falcao, Rodriguez, to jest oczywiste, że nie będziemy szukali jakiegoś Tuza w obronie, który zmieni obraz tego meczu. Natomiast ja bym chciał... Rezerwowy z Milanu Zapata raczej... Może nie być rezerwowy w tym meczu, tak właśnie, na marginesie. Tak, w tym meczu nie. Natomiast chciałbym powiedzieć o czymś innym, że jeśli będziemy podchodzić do Kolumbii jako do technicznego zespołu, bo przyjechał z Ameryki Południowej i tak dalej i to będzie wirtuozerska gra, no to może się skończyć słabo, bo... Kolumbia to jest jeden z najtwardziej, łamane na najbrutalniej grających zespołów właśnie z tamtego kontynentu. I jeszcze mocniej od Chile? Bo Chiliczycy do takiego chodzą. To jest inny sposób gry. Właśnie z Paragwajem mogli bić się tak w gruncie rzeczy o palmę pierwszeństwa. U Chile jest intensywność duża. Natomiast Kolumbijczycy po prostu, jeśli stoją pod ścianą albo jeśli mają takie założenie, że grają z lepszą drużyną, to absolutnie się nie patyczkują. Czyli to nie jeśli z Senegalem nam było ciężko pod względem fizycznym, to z Kolumbią będzie dwa razy gorzej. Naprawdę, jeśli popatrzymy, jak u nich wygląda linia obrony, kiedy nam się wydaje, że a to w Ameryce Południowej to ci Latynosi, to jest niewysocy, to może z 1,70 m w kapeluszu i tak dalej, to się okazuje, że warunkami fizycznymi wcale nie musimy górować w tym meczu. I to też może być ogromnym problemem. Ja też pamiętam taki mecz, akurat go oglądałem na żywo, kiedy Kolumbia grała z Brazylią w Copa America i tam była taka sytuacja z Neymarem, nie wiem czy kojarzycie, że to było nawet podejrzenie, że może skończyć karierę po takim faulu z Unigi na nim, to muszę wam powiedzieć, że na stadionie nie bardzo ktoś w ogóle zauważył, że tam było jakieś poważne starcie. Okej, tam rzeczywiście była gra przerwana i tak dalej, ale nie było widać tej brutalności, tej umiejętności wybicia z głowy gry w piłkę rywalowi. Chcesz powiedzieć, że to są w tej dziedzinie fachowcy dużej klasy? Tak, tak, to prawda, to rzeczywiście są wirtuozów, mają z przodu, ale gdzieś ta środkowa linia plus obrońcy to nie będzie. Raczej bym się nie spodziewał jakichś dziwnych wygłupów z ich strony, tylko raczej takiej twardej, zdeterminowanej walki o to, żeby stłamsić rywala fizycznie. Powiedz mi jeszcze, jak oceniasz Pekermana, no bo to Argentyńczyk, selekcjoner Kolumbii. Pamiętamy go z Mistrzostw Świata z Niemiec. Fajnie ta Argentyna grała, przegrała po karnych z Niemcami wtedy w ćwierćfinale. Dużo się zmienił od tego czasu, ma inne postrzeganie futbolu. Jak on ten futbol widzi? Jeśli nawiązałeś do tamtego mundialu, to można powiedzieć, że to była ostatnio fajnie grająca Argentyna. O tak, później, mimo tego, że mówimy o wicemistrzach świata w tym momencie, to już nie można powiedzieć o fajnie grającej drużynie. I Pekerman był bardzo dobrym trenerem. Oczywiście uważam go za absolutnego geniusza, jeśli chodzi o sekcje młodzieżowe. Jeśli macie takie skojarzenie, że drużyny do lat 20 to zawsze wygrywała te czempionaty Argentyna. To dzięki Pekermanowi. To dzięki Pekermanowi i później Hugo Tocali. Jeden poszedł właśnie do Kolumbii, drugi do Chile i całkowicie się posypał. Już nie ma czegoś takiego jak właśnie ten mit młodych Argentyńczyków, którzy szturmują te młode czempionaty. Natomiast jeśli mówimy o Kolumbii, o tym jak wpływa na tę drużynę, czy to rzeczywiście jest tak, że on tak jakby napędza ich, to z jednej strony trzeba pamiętać ten mundial sprzed 4 lat. Kiedy zachwycili nas, kiedy pokazali, że to już, że nasze skojarzenie Kolumbii nie powinno być tylko z tym 94 rokiem, z tym, czy też nawet wcześniejszym 5-0 z Argentyną na Monumental, tylko tak jakby przychodzi nowa generacja. Ale z drugiej strony ja mam też takie wrażenie, że
później nie było tak jakby kontynuacji. Owszem, była Copa America, jedna, druga, nawet jakieś trzecie miejsce, ale więcej się oczekiwało od tej drużyny. I teraz no dużo będziemy wiedzieli po tym meczu, bo tak naprawdę jeśli Kolumbia w tym momencie, daj Boże, ale sobie z nami nie poradzi i odpadnie z tej grupy, no to trzeba będzie go uznać za winnego tej porażki przez pryzmat tego pierwszego meczu, kiedy te zmiany były nie do końca trafione, ale też przez pryzmat tego, że naprawdę miał dużo czasu na pracę z tą kadrą. Ja go naprawdę bardzo cenię, bo to też z tych trenerów argentyńskich jest, powiedziałbym, taki w miarę normalny człowiek. Właśnie, tak. Właśnie, nawet jest... wspominając tego epizody, kiedy był taksówkarzem, to też nie jest nic takiego nadzwyczajnego w Argentynie, kiedy tam przecież te wszystkie kryzysy ekonomiczne, to nie jest żadna wymowa, że trenerzy nie przez 50 lat nie pracują w swoim zawodzie. Natomiast to był naprawdę taki normalny człowiek. On zresztą w takim obejściu, nawet dziennikarskim, jeśli mieliście okazję kiedyś oglądać konferencję prasową z nim, no zawsze z dużym szacunkiem mówi o rywalach, nigdy nie ma takiego podejścia, że jesteśmy najlepsi my i klękajcie narody przed nami, tylko rzeczywiście jest to przede wszystkim szacunek. Po drugie, on też, tak jak wypowiadają się jego podopieczni, czy to byli, czy też obecni, strasznie ma taki pozytywny kontakt z piłkarzami, że to nie jest tak, że przychodzi tutaj mądrala i wam rozkazuje, jak macie robić. To jest na takiej zasadzie, że podążajcie za mną, a będzie sukces. On w Argentynie jest spalony, czy nie? Nie, to nie tyle, że jest spalony, bo to jest tak, że tak jak mówię, to była ostatnio fajnie grająca Argentyna, później były te jakieś pomysły na to, żeby... Tak, to było na tej zasadzie, że jeśli nie wygrywasz mundialu z Argentyną, to musisz być zwolniony z automatu. Jakkolwiek by on nie wyglądał, ten mundial, no to tak to trochę funkcjonuje. A teraz się okazuje, że raz, że właśnie się posypał ten system szkolenia młodzieżowy, dwa, że ci wszyscy później trenerzy, nie były jakieś tuzy trenerskie, już pomijam Maradonę, który w ogóle jest ewenementem, jeśli chodzi o trenerkę. Zobaczymy, co w Brześciu. Okej, Sabella miał sukces, bo miał rzeczywiście srebrny medal, natomiast to jest pytanie o to, jak wyglądała gra reprezentacji i tak dalej, ale też o takie zaangażowanie. Jak wspominamy ten mundial w Niemczech i rolę Pekermana dla Argentyny, to były takie sytuacje, gdy on potrafił mówić o piłkarzach, jak się rozwijali od 12 roku życia. On znał tych piłkarzy przez... Od dziecka. To po prostu był kolosalny kapitał, który został w tym momencie stracony. No ale bywa. No i co z tą Argentyną będzie w roku? Nie mam pojęcia. Myślę, że... mam niestety podejrzenia, że będzie bardzo źle. Sam Paul jego rola przerosła, czy to nie jest kompletnie jego wina? Wiesz, to jest trochę tak, że jak masz jakieś dziecięce marzenie, to chcesz je spełnić za wszelką cenę. I tak to trochę w jego przypadku wyglądało, że on zawsze chciał być trenerem reprezentacji Argentyny i miał ciepłą posadę w Sewilli i tak dalej, miał sukcesy z Chile. Kiedy przyszła ta oferta, po prostu racjonalnie tego chyba nie rozpatrzył, że to jest tak trochę wsadzenie na gorący stołek, na minę. Natomiast on też, jak z boku na to patrzymy, to ma po prostu chyba gorszy okres jako trener, to jego decyzje, to jego zachowanie. Też muszę wam powiedzieć, że odbiór jego w Argentynie jest fatalny. Poprzednicy mówią, że... Poprzednicy Bauza, poprzednik, mówi wprost, że on wykastrował tę drużynę. Osvaldo Ardiles, też znakomity piłkarz z przeszłości, mówi, że to jest buc i debil, też nie przebierając słowa. Z Maradoną, gdyby się, nie wiem, minęli, to myślę, żeby się... Tak, skończyłoby się rękoczynami. I gdzieś tam, inną wam jeszcze historię powiem. Jak byłem właśnie w Chile i ta drużyna przecież zdobyła u siebie po raz pierwszy mistrzostwo, no to okej, no fajnie ten Sampaoli, ale wszyscy mówią, Bielsa to był trener, ten Sampaoli, no tak, ale Bielsa to był naprawdę człowiek, który nam poukładał tę reprezentację, wyciągnął nas z jakiegoś niebytu. Natomiast nie wiem, czy w tym momencie problemem Argentyny jest trener, czy problemem Argentyny to są piłkarze i ta Messi dependencja, bo to chyba jest jeszcze gorsza rzecz dla tej reprezentacji niż obsada trenera. I trenera. No dobrze, słuchajcie, pomału kończymy. Romek, to tak na koniec. Ile będzie dzisiaj Polska Kolumbia? Dawaj, strzelaj. Dobrze, 2-0 dla nas. Paweł. To ja powiem z przekory, bo do tej pory wspominałeś o tej statystyce, że nigdy nie remisowaliśmy z Latynosami na mundialu, ale też z Kolumbią nigdy nie zremisowaliśmy nawet poza mundialem, także to zawsze było w jedną albo w drugą stronę rozstrzygnięcie. To będzie remis. Bramkowy? Nie.
Nie, czyli 0-0. Czyli bramkarz nam nie strzeli już. Jezu, słuchajcie, powiedziałem przed Senegalem, że będzie 3-2 i nie trafiłem. Teraz też mówię, że będzie 3-2 dla Polski. Może teraz trafię. Słuchajcie, bardzo dziękujemy Wam, że byliście z nami. Dziękuję moim gościom, Roman Brzozowski, Paweł Wroniewicz. Dziękuję. Dziękujemy strefie emocji Lotos na warszawskiej Pradze Północ, Kawęczyńska 44. Kto może, zapraszamy. Kapitalna strefa kibica. Każdy mecz mundialu na żywo, za darmo. Można oglądać w pięknych warunkach i okolicznościach przyrody. A my spotykamy się przed kolejnym studiem, przed meczem Polska-Japonia. Oby to nie był mecz o honor, tylko kolejny mecz o wszystko. Mecz w czwartek, a nasze studio w środę, niedługo na naszym fanpage'u szczegółowe informacje. Do zobaczenia.